Finans polecany sen. Jest poniedziałek, 12 sierpnia, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości, a w wiadomościach zobaczymy. Hipokryzja mniejszości niemieckiej w NTO. Ale zacząłem od spraw Unii Europejskiej, to pociągnę dalej. No jednak praworządność, demokracja. Polska mniejszość nie ma statusu mniejszości narodowej w Niemczech. No. I zróbmy wszystko, zwróćmy uwagę naszemu sąsiadowi, Republice Federalnej Niemiec, że ma problemy z praworządnością. Alkohol był przyczyną utonięcia w jeziorze. Sternik już usłyszał zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Rezonans magnetyczny bez limitów. Dniem 1 sierpnia dodatkowe świadczenia na tomografię komputerową, na rezonans magnetyczny, na leczenie zaćmy. Mniejszość niemiecka oskarża Polskę o brak tolerancji i praworządności, mimo że w naszym kraju Niemcy mają status mniejszości, a jej przedstawiciel zasiada w Sejmie RP. W tym samym czasie Niemcy nie przywrócili zdelegalizowanego w 1940 roku Związku Polaków w Niemczech. Nie zwrócili również skonfiskowanego dekretem Hermana Göringa majątku Polaków, wycenianego dzisiaj na miliard euro. Taka hipokryzja możliwa jest chyba tylko w mediach należących do niemieckiej grupy wydawniczej, w tym przypadku Nowej Trybuny Opolskiej. W ostatnich dokumentach Ministerstwa Finansów mniejszość niemiecka została poniekąd zakwalifikowana jako jedna z jednostek mogących wspierać terroryzm w Polsce. Co pan myślał, czytając te informacje? Czy pan redaktor odebrał to w ten sposób, czytając ten raport? No można było to tak odebrać. No, więc myśmy podobnie zareagowali. Czy myśli pan, że to może sugerować, że dla obecnej władzy każda odrębność jest jednocześnie podstawą albo podejrzeniem do zagrożenia dla państwa? No chciałbym w to nie wierzyć i nie mieć powodów ku temu, aby wierzyć. Natomiast dzisiaj no, wskazuje na to, że jednak coś jest na rzeczy. Jak pani skomentuje ostatnią wypowiedź posła mniejszości niemieckiej? To jest absolutnie burza w szklance wody i absolutnie powiedziałabym nieprzyjazna, zła interpretacja oczywista. Kwestii. W całej Polsce, w całej Europie są takie rozporządzenia mówiące o tym, że w sposób szczególny należy sprawdzać różnego rodzaju mniejszości narodowe. Mniejszość niemiecka jest jedną z wielu mniejszości narodowych. I tak sobie myślę, komentując, co powiedział pan poseł mniejszości niemieckiej, że uderz w stół, a nożyce się odezwą. Tak naprawdę to chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. My doskonale wiemy, że z mniejszością niemiecką tutaj na Opolszczyźnie żyjemy w szczególnej symbiozie. Nauczyliśmy się szanować, współpracować, ale nie chodzi o to, żeby szukać tych negatywów, tylko chodzi o to, żeby szukać pozytywów. My zawsze jesteśmy po tej dobrej, pozytywnej stronie i złych intencji nie można się doszukiwać w rozporządzeniu, które staje się standardem w całej Europie. A wyobraża pan sobie współpracę z Prawem i Sprawiedliwością po tych wyborach? Bo ja przyznam, że słyszałem takie scenariusze, że jeśli PiS wygra jesienią i umocni jeszcze jakąś swoją pozycję, a jednocześnie pójdzie na jakieś ustępstwa w kierunku mniejszości, to chociażby tutaj na poziomie sejmiku mogłoby dojść do pewnego wywrócenia się wręcz całego układu. Teoretyzuje pan, panie redaktorze. No po prostu pytam o możliwość. Ja rozumiem. Może być taki sygnał, że w sejmiku niemożliwa jest koalicja mniejszości z PiS-em, bo taka koalicja jest możliwa. Teoretycznie, jeśli arytmetykę policzymy wyborczą. Jestem przekonana, że taka koalicja w sejmiku jest możliwa. Dlaczego jestem o tym przekonana? Dlatego, że akurat mniejszość niemiecka to jest ta grupa, która wyznaje te same wartości, które wyznaje Prawo i Sprawiedliwość. Często nawet mniejszość niemiecka mówi o sobie, my jesteśmy HDK-ami. My też jesteśmy HDK-ami. Wszyscy, zarówno sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i przecież członkowie mniejszości niemieckiej nie boją się powiedzieć, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy wierni wartościom chrześcijańskim, wyznajemy je i pokazujemy to. Poseł Galla pokazuje Polsce coś innego i zarzuca brak praworządności. Ale zacząłem od spraw Unii Europejskiej.
to pociągnę dalej. No jednak praworządność, demokracja. Jednak czy poseł mniejszości niemieckiej ma moralne prawo tak mówić? Mniejszość niemiecka ma w Polsce specjalny status, dzięki czemu jej przedstawiciel zasiada w Sejmie. W Niemczech po haniebnym dekrecie Hermana Göringa z 1940 roku i delegalizacji Związku Polaków w Niemczech nie przywrócono naszym rodakom praw mniejszości. I chciałem tylko uściślić, to rozporządzenie Hermana Göringa z 27 lutego 1940 roku, ono nie obowiązuje obecnie w Niemczech w zderzeniu z niemiecką konstytucją, ustawą zasadniczą Grundgesetz, tak? Hmm. Ale słusznie pan redaktor wspomniał o praworządności, bo praworządne państwo niemieckie, za które chce uchodzić Republika Federalna Niemiec, niestety zgadza się na to, ażeby skutki tego rozporządzenia Hermana Göringa z 27 lutego 1940 roku, żeby te skutki były tolerowane w Niemczech. Polska mniejszość nie ma statusu mniejszości narodowej w Niemczech. No, i zróbmy wszystko, zwróćmy uwagę naszemu sąsiadowi, Republice Federalnej Niemiec, że ma problemy z praworządnością i nie warto pouczać z Berlina swoich sąsiadów, że ktoś gdzieś nie dochowuje zasad praworządności, bo te zasady praworządności najpierw trzeba wprowadzić u siebie. Trzeba uznać status mniejszości polskiej jako mniejszości narodowej. Delegalizacja to nie wszystko. Doszło także do konfiskaty znacznego majątku mniejszości narodowej. Wyliczyłem sumę około miliarda euro. To już były utracone zyski z zysków i tak dalej, ale to są potężne sumy, tak? Ryszard Galla, chyba nieświadomy historii własnego narodu, zarzuca nam, Polakom, nietolerancję wobec mniejszości. Już dzisiaj mniejszości są postrzegane jako jednak ktoś inny, prawda? Mało mamy tej wiedzy o poszczególnych mniejszościach, która gdzieś jest upowszechniana, to na dodatek jeszcze mamy wskazanie, a może jednak coś jest na rzeczy. A może to posłowi brakuje po prostu wiedzy lub, co gorsza, celowo chce wprowadzić kogoś w błąd, bo Polacy z natury są tolerancyjni. Z badań doktora Gduli na Facebooku przypomniałem wywiad jego dla Krytyki Politycznej w 2016 roku, dlatego mówię doktora, bo wtedy chyba jeszcze był tylko doktorem, więc z tych badań jego wynikało, co sam on mówi ze zdziwieniem, że Polacy tacy, ta klasa, bo oni klasy badali, więc oni badali te klasy społeczne i wierzyli, że najniższa klasa społeczna w Polsce, cholera jasna, wcale nie jest homofobiczna. Że jak się takiego przeciętnego chłopa gdzieś tam spod przysłowiowego z kolejki do skupu spyta, a jak dwóch facetów mieszka ze sobą, to co taki przeciętny Polak z nizin społecznych odpowiada? Pewnie, że go to nie obchodzi. To jest ich prywatna sprawa. Ale to co, dobrze robią? Nie, no źle robią, ale to jest ich prywatna sprawa. Gdula ze swoim współpracownikiem nazwali to konserwatywną tolerancją. To oczywiście nie jest tolerancja konserwatywna, to jest tolerancja bezprzymiotnikowa. To jest właśnie tolerancja. Polacy z natury są tolerancyjni. Skoro nie chodzi ani o tolerancję, ani o praworządność, to o co? A wyobraża pan sobie współpracę z Prawem i Sprawiedliwością po tych wyborach? Teoretyzuje pan, panie redaktorze. No po prostu rozumieć. Pytam o możliwość. Ja rozumiem. No jednak praworządność, demokracja i, co jest bardzo ważne, samorządność. Dodajmy jeszcze europejskość. Tylko co to znaczy w ustach naszych sąsiadów? Wioleta Porowska nie traci jednak nadziei na konstruktywne rozmowy. Wszyscy, zarówno sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i przecież członkowie mniejszości niemieckiej, nie boją się powiedzieć, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy wierni wartościom chrześcijańskim, wyznajemy je i pokazujemy to. Skoro tak jest, to dlaczegoż mielibyśmy mieć różne podejście do sprawy? Zachęcam bardzo gorąco kolegów z mniejszości niemieckiej, żeby jeszcze raz pochylili się nad taką możliwością, bo przecież tak naprawdę dla dobra nas wszystkich praca pod dobrymi wartościami jest pracą dla nas wszystkich, dla ogółu, pozytywną. Tylko czy wszyscy uczestnicy tej rozmowy jako dobro ogółu rozumieją dobro państwa znajdującego się między Odrą a Bugiem? Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań.
artykuły dekoracyjne i papiernicze, produkty AGD, hurtownia wielobranżowa Metro, Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy. Brak kapoków, za to z promilami. Ciało 62-latka odnaleziono po 3 dniach poszukiwań. Przyczyna tragedii to alkohol. Na jachcie pijana była cała załoga. Nietrzeźwy sternik usłyszał już zarzuty. Poszukiwania ciała mężczyzny trwały od 3 sierpnia. Natychmiast po zgłoszeniu rozpoczęliśmy poszukiwania. 62-latek wypadł z pokładu jachtu w sobotę. Jego ciało znaleziono dopiero we wtorek, 6 sierpnia. W działaniach wykorzystywane są łodzie, sprzęt specjalistyczny, to jest sonar. W akcji bierze udział masę ratowników, bo i strażaków, policjantów, ratowników niskiego WOPR-u, po kilkanaście jednostek, łącznie ze skuterami wodnymi. Policja stwierdziła także, że załoga była pod wpływem alkoholu, w tym również sternik, który odpowie karnie. Sternik już usłyszał zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Podczas wodnej wycieczki nie zachowano zasad bezpieczeństwa, a wystarczyłby kapok. Mimo że średnia głębokość jeziora Nyskiego to około 2 metrów, obszar poszukiwań był bardzo rozległy. Nie jest do 2 metrów głębokości, 300 metrów dalej jest już pół metra wody, 400 metrów dalej są już szuwary, jest to rejon miejscowości Sieszczechowice, także niedaleko już brzegu. Czyli to nie jest głęboka woda? No nie jest głęboka woda, ale można się w niej, jak to się mówi, utopić. Widoczność jest zerowa. Oczywiście nurkowie wchodzili w miejsca, które nam sonary zaznaczały, osoby, znaczy tak, przedmiot podobny do człowieka. Okazywało się, że jest to konar drzewa, dlatego że teren przeszukiwania, którym tam jesteśmy, tam kiedyś był las. Masę pozostało konarów. Jak wyglądało to w przeszłości? Czy bywało, że były tak trudne poszukiwania? Znaczy, jest to jedna z niewielu takich akcji, dlatego że większość zgłoszeń, które mieliśmy punktowe, tak? Czyli utonięcie w danym obszarze, o obszarze, nie wiem, no 50 na 50 metrów, czyli bardzo malutki. Nie ma możliwości, żeby tego w kilka godzin nie przeczesać i nie znaleźć. W tym roku nie mieliśmy wcześniej jakichś zgłoszeń, jeśli chodzi o jakiekolwiek utonięcia. To pierwszy przypadek utonięcia nad Jeziorem Nyskim w tym roku i oby ostatni. W kasie Stefczyka nie odchudzimy Twojego kota, ale z pożyczką Fit możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Sprawdź pożyczkę Fit RRSO 6,23%. Złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa i leczenie zaćmy bez limitów w województwie opolskim. W powiecie nyskim 2 punkty rezonansu w Nysie i Głuchołazach mają pozwolić na rozładowanie kolejek czekających na te badania. Z dniem 1 sierpnia dodatkowe świadczenia na tomografię komputerową, na rezonans magnetyczny, na leczenie zaćmy, co jest ważne, proszę Państwa, i to bardzo mocno podkreślajmy. Są to wszystko świadczenia, realizacja badań, które będą badaniami i leczeniem bezlimitowym, co oznacza, że chcemy zlikwidować te długie kolejki. Pracownie rezonansu magnetycznego będą działały w powiecie nyskim, w Nysie i w Głuchołazach. Apeluję tutaj do mieszkańców, którzy są ustawieni w kolejkach, czekają dosyć długo na wykonanie rezonansu magnetycznego, że mogą się zgłaszać i praktycznie bez kolejki będą mogli mieć wykonane badanie rezonansu, czy to w Nysie, czy to w Głuchołazach, ale należy też podkreślić, że z tych lokalizacji mogą korzystać również mieszkańcy całego województwa, ponieważ w przypadku wszystkich praktycznie świadczeń nie ma rejonizacji. Tutaj czy to będą zaćmy, czy tomografia, czy rezonans magnetyczny, pacjenci mogą wędrować po całym województwie. Zresztą zawsze mogą zadzwonić do Narodowego Funduszu Zdrowia czy na infolinię i zapytać się, gdzie są najkrótsze kolejki. Podsumowując, rezonans magnetyczny to szpital w Nysie i jednostka ortopedia w Głuchołazach, badania tomografii komputerowej w szpitalu 116 w Opolu, leczenie zaćmy powiat kluczborski i krapkowicki. Dotychczas na badanie rezonansem magnetycznym trzeba było czekać od 6 do 8 miesięcy. Teraz
będzie szybciej. W tej chwili, ponieważ jest to bez limitu, oczywiście trudno będzie w ciągu jednego dnia wszystkich przyjąć, ale myślę, że te osoby, które będą chciały skorzystać z takich badań, oczywiście mając odpowiednie skierowanie lekarza, bo to jest też odpowiednim ku temu warunkiem, będą te badania mieli. Nysa czeka także na chirurgię naczyniową. Ja bym chciał, żeby pani wojewoda jeszcze zawitała do nas, no myślę, w październiku albo powiedzmy na, jeszcze przed wyborami, przed wynikami wyborów, ponieważ my jesteśmy gotowi już na uruchomienie chirurgii naczyniowej jako szpital w Nysie. Mamy w statucie ten oddział, sprzęt oczywiście, lekarzy i tak dalej, jako podwykonawców też będziemy mieli, a myślę, że zapotrzebowanie jest bardzo duże, no bo niestety województwo opolskie jest na tym szarym końcu, na tym najlepszym miejscu, oczywiście w cudzysłowie mówiąc, jeżeli chodzi o ilość niestety amputowanych kończyn. Wicewojewoda podkreśla, że zrobiony został już pierwszy krok. Ponad 100 milionów dodatkowych do województwa opolskiego, do budżetu Narodowego Funduszu Opolskiego Oddziału wpłynęło. Ponad 100 milionów. Dziękuję. Jak to wygląda, jeśli przeliczymy te środki w opolskiego na pacjenta w porównaniu z innymi województwami? Ponieważ no, były takie głosy przez szereg miesięcy, niedawno, kiedy była tutaj rozmowa o ochronie zdrowia, że jednak te większe województwa mają więcej na pacjenta. Jak to wygląda? Czy jest to policzone? Czy gonimy ich? To jest po prostu dyskusja tak zwana teoretyczna, dlatego że nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że budżet na jednego mieszkańca jest taki, a taki, a w innych województwach taki, a taki. Dlaczego? Dlatego, że dystrybucja pieniędzy finansowane różnych świadczeń są na różnym poziomie w różnym województwie. Ktoś może na przykład powiedzieć, że w zakresie, no nie wiem, neurochirurgii na przykład dajemy mniej pieniędzy, ale jeżeli na przykład chodzi o opiekę paliatywną, długoterminową, to województwo opolskie jest na pierwszym miejscu w kraju. Także jednoznacznej odpowiedzi nie ma na to pytanie. A to tylko oznacza, że tam, gdzie jest dobrze, to tam wspierajmy te zakresy, te świadczenia, a tam, gdzie jest gorzej, korygujmy, starajmy się pracować nad tym, żeby było po prostu lepiej. Żeby było po prostu lepiej i tego sobie wszyscy życzymy. Okazja się nasuwa. Sprawdź, Ford Kuga już od 79 900 zł z obejmującą 5 lat lub 100 000 km ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl. A w wiadomościach jeszcze przed nami. Rozbijał szyby z miłości. Jajkami w fontannę. Szkoda tutaj tego placyku i szkoda tego pana, któremu to się przytrafiło, no ale... Walka o męski prestiż. Walczymy między sobą o jakieś tam nie wiadomo jakie nagrody, ale o prestiż, męski prestiż. Rozbijał szyby samochodów z miłości, teraz może trafić do więzienia. Nietrzeźwy 20-latek w centrum Nysy uszkodził 3 samochody. Okazało się, że w ten sposób próbował odreagować kłótnie z dziewczyną. Około godziny 1:30 z soboty na niedzielę sprawca zaczął rozbijać tylne szyby samochodów w samym centrum miasta. Jego ofiarą padły 3 pojazdy na ulicach Celnej i Jana Sobieskiego. Na policję trafiło natychmiast zgłoszenie z rysopisem sprawcy i już po kilkunastu minutach policja zatrzymała wandala. Zgłoszenie i szybka reakcja funkcjonariuszy zapobiegły dalszym zniszczeniom. Straty w 2 pojazdach oszacowano na 1100 zł. Zatrzymany nietrzeźwy 20-latek noc spędził w areszcie. Swoją agresję tłumaczył kłótnią z dziewczyną. Mężczyzna usłyszał już zarzut zniszczenia mienia. Grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności. Okazja się nasuwa. Sprawdź, Ford Kuga już od 79 900 zł z obejmującą 5 lat lub 100 000 km ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl. Czy za pomocą jajka można zniszczyć fontannę? Odpowiedź brzmi tak, pod warunkiem, że to cały samochód jajek. Taka sytuacja przytrafiła się na początku sierpnia na ulicy Zamkniętej w Nysie. Dostawa jaj trafiła do hotelu Piast.
Dlaczego nie przywieziono ich od zaplecza, to już zupełnie inna sprawa. Mało tego, że niefortunny kierowca wjechał w bezwzględny zakaz ruchu, to zamiast wycofać, postanowił zawrócić. Przejechał przez sam środek fontanny. Płyty chodnikowe nad konstrukcją nie wytrzymały nacisku i samochód spektakularnie zapadł się pod ziemię. Miejska fontanna jest atrakcją szczególnie o tej porze roku. Fontanna już tam jest w tym miejscu od ponad 8 lat. No i tak się zdarzyło nieszczęśliwie, że kierowca wjechał w fontannę, która się pod nim zapadła. Miejsce rzeczywiście lubiane przez mieszkańców naszego miasta. Często tam wypoczywają, schładzają się w gorące dni. Plac jest ulubionym celem spacerów. Ale szkoda tego wszystkiego. Szkoda tutaj tego placyku i szkoda tego pana, któremu to się przytrafiło. No ale ma nauczkę na przyszłość. I my wszyscy trochę też. Tak? No i my tak, oczywiście. Pod powierzchnią chodnika znajdują się kanały doprowadzające i odprowadzające wodę, a także specjalne dysze formujące tryskające w górę bicze wodne. Doszło do uszkodzenia kilku z nich. Na chwilę obecną są ustalenia z pracodawcą tego niefortunnego kierowcy, że oczekujemy na szacunek, jakiej wartości jest potrzebny nakład na to, żeby odtworzyć tą fontannę, i przedsiębiorca wstępnie zadeklarował, że z własnych środków pokryje remont i naprawi fontannę. Trzymamy za słowo, bo przeprowadzenie procedur odszkodowawczych mogłoby znacznie opóźnić termin naprawy fontanny, a koszt naprawy będzie niemały. My rocznie około 40 tysięcy złotych płacimy za serwisowanie takiej samej fontanny, więc zakładamy, że nakłady, które trzeba będą ponieść, będą szacowały około 20 tysięcy złotych, przy czym czekamy w tej chwili na wycenę. Do wyciągnięcia samochodu trzeba było wezwać specjalistyczną pomoc drogową. W internecie pojawiły się także pytania, czy nośność całej konstrukcji jest wystarczająca. Konstrukcyjnie nie ma takiej możliwości, żeby ludzie, którzy chodzą po placu, który zajmuje fontanna, sprawili to, że ona się zapadnie pod nimi. Wystarczy respektować znak zakazu ruchu, do czego namawia komendant Straży Miejskiej Grzegorz Smoleń. Nie, przez to miejsce nie przejeżdżał nikt, to jest pierwszy raz, ale w koło zawracają tam ludzie. No niestety, dojdzie do tego, że ten nasz kawałek Europy, który mamy na dzień dzisiejszy w Nysie, z którego się szczycimy, a więc ta fontanna i ten pasaż, trzeba będzie chyba łańcuchy pozakładać, no bo... I tu trudno się nie zgodzić z komendantem. Nie chcemy łańcuchów? Przestrzegajmy przepisów drogowych. Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz, czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. To walka o męski prestiż, mówił Janusz Stajak o motywach rywalizacji skuterów wodnych, choć nie wszyscy zawodnicy to mężczyźni. Porozmawialiśmy także z polskim mistrzem flyboardu Tomaszem Kubikiem, który opowiadał, jak zaczął latać. Niezawodny Janusz Stajak kolejny rok z rzędu organizuje i startuje. Tutaj dzisiaj organizujemy trzecią w tym roku eliminację z czterech, które się dokonują w całej Polsce. Są to eliminacje Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Zawody podtrzymują swój międzynarodowy status. Są akurat Czesi i Niemcy, bardzo tutaj lubią przyjeżdżać, Nysa im się podoba. To jest potężny tor, jeden z największych w Europie. Specjalnie ustawiliśmy, żeby nie było kolizji, wypadków, no i żeby szybkie maszyny mogły się wykazać. I wykazują się. Popatrzmy na to z góry. Nie wystarczy płynąć szybko, trzeba jeszcze bezbłędnie. Nie wolno po prostu oszukiwać, trzeba płynąć tym torem, który ustawiliśmy, zbierać punkty, systematycznie, bezbłędnie pływać. I tutaj sędziowie, jest naprawdę dużo sędziów, kilku na wodzie, kilku na wieży, kilku po bokach, kamery, wszyscy obserwują, który zawodnik jest najszybszy, ale czy popełnia błędy. Choć prędkość zależy od mocy silnika, trzeba naprawdę sporo siły, żeby się utrzymać w siodle. Proszę sobie wyobrazić, że jedziecie panowie 100 km
na godzinę, na wprost się na przykład obracacie 180 stopni w drugą stronę, no to możecie sobie wyobrazić, co się dzieje, w aucie jesteś w fotelu, wygodnie siedzisz i tak dalej. Tutaj są przeciążenia 2-3G, więc to naprawdę bardzo mocne szarpnięcia, więc no bardzo dużo siły trzeba włożyć w to, żeby po prostu się utrzymać na takiej maszynie. Może to z brzegu nie wygląda tak, że to jest nie wiadomo co, ale naprawdę trzeba się dobrze trzymać. Czy poza wodą trenujecie, żeby się utrzymać, kondycję fizyczną? No cały czas w ciągłym roku jakieś tam treningi 3-4 razy w tygodniu muszą wchodzić w grę. Czy można porównywać jazdę na takim skuterze do ujeżdżania dzikiego konia? Nigdy nie ujeżdżałem dzikiego konia, więc nie jestem w stanie to stwierdzić. Może jak kiedyś spróbuję, to będę miał jakieś porównanie. Na tą chwilę nie wiem, bo nie ujeżdżałem po prostu. Skutery wodne to dość elitarny sport. Zawodnicy się dobrze znają. Zapytaliśmy, o co walczą. Walczymy między sobą o jakieś tam nie wiadomo jakie nagrody, ale o prestiż, męski prestiż. Podczas 20-minutowego wyścigu w najwyższej klasie skuter spala do 40 litrów paliwa. I choć skutery służą do pływania, można zamiast tego polatać. A jak to robić? Pokazywał nam mistrz flyboardingu o pseudonimie Tommy Flyman. Dotychczas największe, najlepsze osiągnięcie to trzecie miejsce. Rok temu właśnie też byłem w Ameryce, w Naples, na Florydzie. Moim marzeniem sportowym jest oczywiście mistrzostwo świata. Tomek trenuje od 5 lat, ma wyniki i aspiracje sportowe. Ale jak to wszystko się zaczęło? Pracując w jednym miejscu na kąpielisku w Poznaniu jako ratownik, chłopaki mieli flyboard i tam po prostu spróbowałem pierwszy raz. Także po godzinie zacząłem próbować pierwsze salto, natomiast bardzo wyglądało to nieprofesjonalnie, bym powiedział. Także to były salta też w wodę często i to też było, latałem na sprzęcie o wiele, wiele słabszym, bo zaczynałem na skuterze, który miał moc 150 koni. Tutaj mamy skutery podkręcone do teraz do 280, także to jest znaczna różnica. Na tamtym skuterze mogłem maksymalnie się wznieść na wysokość 8-9 metrów, na tym skuterze mogę na wysokość 16. To jest praktycznie prawie dwukrotna różnica. Tomasz traktuje swoją karierę zawodniczą bardzo poważnie. Traktuję jako moją życiową pasję, moją misję życiową, żeby będę to propagował ten sport w Polsce i na świecie. Zabawa z flyboardingiem, choć nie tania, jest dość bezpieczna. Już po pół godzinie można zacząć fikać koziołki. Doświadczony instruktor może także wziąć kogoś w tandem. Nawet dzisiaj zrobiłem salto z dzieckiem na rękach. Także też nie, sami nawet chcieli, bo przez to, że już mam tyle doświadczenia, tyle godzin wlatanych, to są setki godzin, przez to po prostu mam już to opanowane prawie że do perfekcji. Przez to te bezpieczeństwo jest bardzo, bardzo wysoko. I jeszcze jedno pytanie na koniec. Latałeś z dzieckiem, a czy latałeś z dziewczyną? Oczywiście, z dziewczyną również. Tak, z wieloma dziewczynami. Natomiast jest fajna sztuczka też z filmu Titanica. Jak to właśnie dziewczyna stoi na desce, jest oczywiście przede mną i puszcza obie ręce. Jest tak scena z Titanica i właśnie to często robimy. Dziewczyny, nie przegapcie tej sceny z Titanica z sobą w roli głównej. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.